Ludzie pytali rodziców, po co mnie trzymają, co osiągnę w życiu. To było bardzo przykre. Ale od kiedy stałam się rozpoznawalna, zauważyłam, że ludzie, którzy kiedyś mnie wyzywali, teraz sami do mnie podchodzą i już nie mówią o mnie źle. Gdziekolwiek się ruszymy, czy to na ulicy, czy u lekarza, towarzyszy nam nieprawdopodobne zainteresowanie. Jodie jest sensacją. Do you like it? Lubisz to zamieszanie wokół twojej osoby? Nie. Dlaczego? Why? Oni są zwariowani. Profesor Agarwal opiekuje się Jodie od urodzenia. Ile Jodie ważyła po urodzeniu? Kilogram. Dokładnie 1,5 kilograma. Zdaniem hinduskich lekarzy, Jodie cierpi na niedobór wydzielania hormonu wzrostu przez przysadkę mózgową i achondroplazję. To choroba genetyczna, której towarzyszą zaburzenia w rozwoju kości oraz karłowatość. Występuje rzadko, raz na 28 tysięcy urodzeń. Niektórzy umierają zaraz po urodzeniu. Inni rozwijają się do pewnego momentu i potem nagle przestają rosnąć. Maksymalna długość życia osób takich jak Jodie to 40 lat. Mają bardzo małą wydolność płuc. Nawet zwykła infekcja jest dużym zagrożeniem. Achondroplazję próbuje się leczyć chirurgicznie. Metoda ta polega na wydłużeniu kości ud i goleni, nawet do 30% ich pierwotnej długości. W przypadku Jodie byłoby to jednak niecałe 2,5 cm. Mniej inwazyjna wydaje się terapia hormonalna. Lekarz powiedział, że jest możliwość podania Jodie hormonów. Uprzedził jednak, że może zdarzyć się tak, że urośnie tylko jedna część jej ciała. Na przykład głowa, ręce albo same nogi. Jakby to wyglądało? Ludzie by się jej bali. Dlatego zrezygnowaliśmy.